Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Strucel zaparkowany, miałem szczęście. Oczywiście parking niepłatny. Większość jest już płatna niestety. A jeszcze takie darmowe sobie w Londynie znajdziecie. Jestem w centrum, można powiedzieć. Idę na rozmowę i próbę. Knajpa włoska. To nie jest Bella Italia, na pewno nie. A jaka, to na razie wam nie zdradzam. Idę zobaczyć. A może się uda. 4 dni w tygodniu by się popracowało, nie? Tak. Tak uważam. Zobaczcie. Takie piękne puby. Ale niestety już i te puby są zamykane. Taka uliczka. Proszę bardzo, remonty. Jest okres sprawdzania budynków, czyli kładą te rusztowania, to akurat budują. Ale ogólnie jest taki okres, że budują te rusztowania, czy jak zwał, tak zwał, no i sprawdzają budynki, nie? Zobaczcie, klimaciarski pub. Idziemy. Zobaczymy, a już się uda, może jakiś kolejny czarodziej będzie, ale jestem dobrej myśli, pozytywnie nastawiony, w garniturze, w dżinsach. No, że będzie dobrze. Lecimy z tematem. Tak, kawusia, moi drodzy, tradycyjnie. Darmowa kawka, jak to się mówi. Powiem wam tak. Gościu młody, 20 parę lat, menadżer piekarni. Bardzo miły gość. Z tych wieś jakich? Co byś chciał robić? Jaką chciałbyś? O, centralnie, naprawdę. Ale bardzo miły. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, tylko po prostu ja naśladuję, jak oni mówią. Co byś chciał robić w naszej firmie? Ja bym chciał robić w waszej firmie, naprawdę, jak mogę to. Nauczył się na kursie, moi drodzy, no i tak gada, nie? Co byś chciał robić? A mówię, no to co jest napisane na CV, ile byś chciał zarabiać? Ja mówię, tak jak jest napisane, nie napisane na CV, tylko na ogłoszeniu. Co byś chciał robić? No mówię, no kurczę, pewnie dachy wykładać, dachówką, nie? No mówię, no to co w ogłoszeniu jest napisane, nie? Piec chleb. Gdzie się widzisz za 10 lat? A ja mówię, kurczę, w Tajlandii pod palmą się widzę. Oczywiście tak mu nie powiedziałem, to takie durne pytania na tych spotkaniach, że masakra, moi drodzy. No ale cóż, był bardzo miły. Bardzo miły chłopak był. W porządku. Młody bardzo. Ale to nie znaczy, że nie ma doświadczenia. Mówię, że tam ileś lat tam w hotelu pracował, nie? No i taki, wiecie, no elektryczny, nie? Elektryczny. Ja tak zawsze nazywam tacy ludzi, że są pochłonięci tą pracą tak, że nie są wyluzowani. A reszta piekarzy wyluzowana, naprawdę. Pokazał mi piekarnię i mówi, że w przyszłym tygodniu przychodzą dwie maszyny, oni robią wszystko włoskie. Pierwsze było "You speak Italian?" A mówię, nie, no wyglądasz jakbyś mówił po włosku. No, do mnie mówi. Wyglądasz jakbyś mówił. No centralnie taki gość. Ale cóż, no, nie oceniam ludzi przecież, nie? Tylko po prostu naśladuję wam, jak oni mówią, bo zawsze to mnie rozbawiało, jak facet chce być bardziej kobiecy niż kobieta. Ale mniejsza z tym, ale wiecie co mieli? Lawaczce, moją ulubioną kawkę. Tak, pokrążę sobie tu po okolicy, jak już jestem. I zobaczymy. Czekam za telefonem, dostałem od niego wizytówkę, jest zainteresowany, powiedziałem moją stawkę, zgodził się. A nie powiedział, nie powiem nie, nie powiem też tak. No wie, no to jak nie powiesz nie, nie powiesz też tak, no to ja powiem nie i tu już więcej nie przychodzę, tak mu powiedziałem do żartu, nie? Się na mnie spojrzał, no jeszcze żyją w tym baśniowym świecie, takim co niektórzy, nie? Pracowników nie mają, ale cały czas chcą, kurczę, nie wiem, kogo udawać. Robią dobrą minę do złej gry, tak mi się wydaje. Dobra, pokrążę coś w okolicy, jak tu jestem. Może coś wam nagram. Wasze zdrówko, moi drodzy. Nie przejmujcie się, aż się oplułem. Muszę jeszcze marynarkę sobie założyć, bo w garniturze przyjechałem, nie? Nie no, świruję, tak sobie przyjechałem, normalnie, w jeansach, w bluzie, bez przesady. Dobra, jak już mówiłem, pokrążę wokół komina tutaj, no i zobaczymy. Jestem na Oriencie, bo tutaj telefony lubią wyrywać.
pamiętacie ten film, jak wam opowiadałem, jak ukradli mojemu koledze skuter, to właśnie taki. 650 BMW. Widzicie? Taki wariacik. Podoba mi się, kurczę. Jarek, zrób te prawo jazdy w końcu. No kurde, będę musiał. I nawet ma podgrzewane fotele. Zobaczcie. Taki bajerek. Fajny, fajny. Podoba mi się. A tu stoi mój strucel. A tu stoi taka fajna Honda. Zobaczcie. Zrobione coś na stary motocykl. No bo pewnie jest stary. Idziemy na spacer. Przejdziemy się ulicami pięknego Londynu. Zobaczymy, co tu się święci. Są odcinki z tego miejsca. Zaraz będzie Tamiza, jak mi się wydaje. Tak oto prezentuje się Londyn, moi drodzy. Ten ładny Londyn, centrum. Nie tam, gdzie mieszka plebs, czyli ja. Tutaj mieszkają bogaci ludzie, nie takie biedaki jak ja. Piekarze. Idziemy, idziemy, moi drodzy, na spacerek. Chcieliście taki film, to proszę, macie. Zapraszam was na odcinki. Poprzednie też pokazywałem Londyn. Tam jest kino, mi się wydaje. Zaraz zbliżę wam. O. Gdzie to jest? Tutaj jest kino. O. Tam byłem na Awatarze. Powiem wam, całkiem spoko. Największy ekran w UK. Ponoć. No i spoczko, były efekty, ale film Awatar, ostatnia część, no takie dno, można powiedzieć. Chciałem już wyjść z kina po 3 godzinach, ale już mówię, siedzę, nie będę robił obciachu. Idziemy, moi drodzy, czy można tutaj wejść? Przepraszam, Boże, kiedy ja tu byłem, o matko. Bardzo, bardzo dawno temu tutaj byłem. Unikam centrum jak tylko mogę. Jarek, boisz się ludzi? Jesteś introwertykiem? Nie, nie jestem. Ale tak jakoś wychodzi, że ostatnio nie chce mi się wyłazić. Tutaj macie London Eye. Słynne oko Londynu, tak z przodu. Wam je nagram. Ja już te widoki znam, ale pokażę wam. Big Bena oczywiście też wam pokażę z daleka. Piękne widoki, proszę bardzo. Jest i Big Ben. Tak to się prezentuje. Tam jakieś łodzie, pierdoły. Spójrzcie, ładnie, nie? Tamten widoczek jest kozacki. Ten widoczek, o. Cyk. Prezentuje. Mój drogi widzu, tak to się prezentuje. Nic ciekawego dla mnie, ale dla was może coś ciekawego. Mikrofonu nie wziąłem. Bo nie miałem chęci nic nagrywać, ale mówię, nagram gniota. Jak szukam roboty. No, i tak to wygląda. O, jeszcze inaczej uchwycę wam koło. Czyli London Eye. Londyńskie oko. Jak zwał, tak zwał, proszę bardzo. Jest. No i Big Bena jeszcze raz mam. Zbliżonko zrobimy. O, proszę bardzo. Po remoncie. Pomalowane złotem. Elegancko. Proszę bardzo, tak to się prezentuje, mój drogi widz. Dobra, nie będę was zanudzać. Wracam do mojego strucla. Lecę do chałupy, ale woda to jest Boże brudna. Spójrzcie. W kanałku chyba jest czystsza. Nie ma tam gdzieś Golden Mańka? Sprawdźmy to. Może poszukuję. Ktoś tam jest. Ale Mańka nie widzę. Oczywiście pozdrawiam kolegę piekarza. Tak. Trzeba być dobrej myśli,
Może zadzwonią, może nie. W przyszłym tygodniu ma się kontaktować. Zapytałem się, ile miał ludzi, czyli chętnych do tej pracy. Tylko ja. To jest normalne. Ale rozpieprza mnie. Co chcesz robić? Gdzie siebie widzisz za 10 lat? Bo te pytania, kuźwa, to jak... Nie wiem, kto to wymyśla, te pytania na tych interview, na tych rozmowach o robotę. Nie wiem, kto to wymyśla, ale ja z uśmiechem na twarzy. Dzisiaj mam humor. Jestem bardzo miłym człowiekiem. Podyskutowałem sobie z nim, powiedziałem mu, co myślę o tym wszystkim, że lubię piec chleb, to jest moja pasja. A nie przekona się po rozmowie ze mną, nie? Bo każdy może tak mówić. Mówię, zatrudni mnie, przyjdę na 4 godziny, oczywiście płatne. No i ci pokażę, co potrafię. My robimy tylko, wiesz, tutaj mamy mrożone, umiesz robić croissant? No wiesz, no dużo doświadczenia nie mam, ale to nie jest trudne dla mnie, dla piekarza. Nie ma rzeczy, wszystko tutaj jest trudne, to jest specjalne. Wszystko włoskie, produkty włoskie. O mój Boże, dzieciaku. Dzieciaku se myślę. Jak ja w piekarni na piecach robiłem, to na chleb mówiłeś beb, a na muchy ptapty. Świry, nie? Ale bardzo mili ludzie. Moi drodzy, taki gniocik dzisiaj. Życzę wam wszystkiego dobrego, szczęścia przede wszystkim i zdrówka. Żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. Trzymajcie się, oczywiście zostawcie suba, łapkę. No i czekajcie na kolejnego gniota. Trzymajcie się, do miłego, na razie, cześć!